Dobry wieczór Państwu. Wszystkim życzę wesołych świąt, radosnego nastroju, oczywiście w szerokim gronie rodzinnym. Co najwyżej mogą się wszyscy zamordnikować, jakby ktoś przyszedł z zewnątrz i prowadził kontrolę. Skoro jesteście Państwo w dobrym nastroju, to jakoś, mam nadzieję, przetrzymacie moje przewidywania na nadchodzący rok 2021. Więc pierwsza sprawa jest dobra, bo wbrew przewidywaniom i wizjom jasnowidza Jackowskiego, w roku 2021 nie będzie wojny światowej. Ja rozumiem, że sporo osób na tym zarabia, ale wojny nie będzie. Oczywiście mogą być wojny lokalne, tak jak w roku 2020 w Karabachu. Ale wojny światowej nie będzie i jak tylko zobaczycie Państwo jakieś artykuły alarmujące, że jutro wybuchnie wojna, to należy to po prostu wrzucić do kosza. Przewidywania na rok 2021 o tyle są trudne, że tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji w Stanach Zjednoczonych. I nie sposób w tej chwili jasno określić, jaka ona będzie. Czy Trump się utrzyma przy władzy, a jeśli się utrzyma, to jakie będą tego konsekwencje, bo przecież demokraci nie po to tyle wysiłku włożyli w sfałszowanie wyborów, żeby teraz pozwolić sobie ukraść te fałszerstwa wyborcze, tak? Więc niezależnie od tego, co się będzie działo, to na pewno będziemy przeżywali okres wewnętrznej destabilizacji w Stanach Zjednoczonych. Ale należałoby tak naprawdę dwa warianty przewidzieć. Trump zostaje i Trumpowi nie udaje się pozostać u władzy. Trzeba pamiętać jedno, że żyjemy w czasach, kiedy siła woli jest towarem deficytowym. Mamy wszędzie widzimy siłę kapitulacji, ale nigdzie woli walki. Trump należy do ludzi, którzy walczą i lubią walczyć, więc nie skapitulują. Nie skapitulują, a mają tutaj kilka narzędzi jeszcze, łącznie z ogłoszeniem wyborów za nieważne, gdyby się okazało, że na ich wpływ miały zasadniczy wpływ czynniki zewnętrzne. Więc jeżeli słyszymy o takie komunikaty, takie informacje, no to znaczy, że Trump może się przygotować do właśnie ogłoszenia takiej decyzji. Co będzie, jeżeli do władzy dojdzie Biden? Wtedy oczywiście, o czym już mówiłem, na Bliskim Wschodzie nastąpi zmiana sojuszy. I ta zmiana sojuszy będzie miała bardzo istotny wpływ na naszą sytuację w naszym regionie, ponieważ porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem oznacza, że na rynku ropy znajdą się dodatkowe, tanie, olbrzymie ilości ropy irańskiej. A Iran nie jest członkiem OPEC. I teraz co to oznacza tania ropa? Iran musi eksportować za wszelką cenę, bo sytuacja finansowa jest tam katastrofalna. Tania ropa na rynku międzynarodowym oznacza, że spadnie jej cena, co uderzy bezpośrednio w Rosję. A więc nie dość, że w przyszłym roku jest przewidywany spadek PKB w Rosji, to będzie on tym większy, im szybciej to porozumienie amerykańsko-irańskie nastąpi. Więc w tym sensie to porozumienie jest w naszym interesie, ponieważ rykoszetem uderzy w Rosję. Następna kwestia to Niemcy. No, jeśli Biden obejmie władzę, to wtedy można się spodziewać przez cały rok prób porozumienia amerykańsko-niemieckiego, nieustannych rozmów i tak dalej. I to oznacza z kolei, że Niemcy będą miały tak naprawdę, mówię faktycznie, przez cały rok wolną rękę do budowy Federacji Niemieckiej. W tym roku został już fundament położony. I teraz chodzi o to, żeby wypełnić go treścią. Więc możemy się spodziewać w wypadku objęcia rządu przez Bidena
bardzo szybkiej budowy Niemieckiej Federacji Europy. A co za tym idzie? Również zmian na kierunku chińskim, ponieważ Biden będzie starał się porozumieć z Chinami i zanim dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia wewnątrz Stanów Zjednoczonych i moim zdaniem opcja antychińska zwycięży, bo ostatecznie musi zwyciężyć, bo takie są interesy narodowe Ameryki, to ten okres prób budowy porozumienia z Chinami zostanie również wykorzystany przez Niemcy, które będą starały się zbliżyć do Chin. Tutaj problemem jest wejście na rynek chiński i tylko wyłącznie to, jeżeli Chińczycy zgodzą się dopuścić firmy chińskie na swój wewnętrzny rynek, no to mamy porozumienie niemiecko-chińskie i kiedy za jakiś czas Amerykanie się zorientują, co się dzieje, no to znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Czyli zwycięstwo Bidena tak naprawdę będzie dla Stanów Zjednoczonych katastrofalne, znaczy zwycięstwo w tej walce o wykorzystanie fałszerstw wyborczych. Tutaj w Polsce możemy się spodziewać nieustannego nacisku niemieckiego, więc przede wszystkim przyjmowania kolejnych rozporządzeń, uchwał parlamentu, decyzji Komisji Europejskiej. Oczywiście pierwsza rzecz to przyjęcie ustawy, że ustawy o mowie nienawiści, doskonały instrument do tego, żeby wszędzie dokonać rewolucji lewackiej. Czy się temu oprzemy? Wątpię. Wątpię, ponieważ zbyt duża część społeczeństwa została zainfekowana, zwłaszcza młodzież została zainfekowana w szkołach i poprzez kulturę masową. Natomiast rząd, nawet gdyby chciał, to wątpię, żeby miał odpowiednio silne instrumenty przeciwdziałania. Co więcej, coraz bardziej rośnie ta grupa ludzi, którzy uważają, że do obalenia rządu można użyć wszelkich narzędzi, łącznie z całkowitym podporządkowaniem się Niemcom i rezygnacji z suwerenności. Dalej w naszym regionie myślę, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to stan zawieszenia będzie trwał przez cały rok. Ukraina będzie raczej zajęta problemami wewnętrznymi, spadkiem poparcia dla Zełenskiego, tworzeniem się coraz silniejszej opozycji. I tutaj nic się nie ruszy. Oczywiście ani w kierunku całkowitego podporządkowania Ukrainy, ani w kierunku zdecydowanych działań ukraińskich. Ukraina musiałaby mieć tak zwaną kryszę ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby przejść do odzyskiwania Donbasu czy też Krymu. Więc tu się nic nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o Białoruś, to tak już jak wielokrotnie mówiłem, uważam, że Łukaszenka zostanie wycofany i nastąpi zmiana jakościowa sytuacji. To znaczy powstanie nowy rząd, który będzie oczywiście rządem prorosyjskim, ale i to rządem prorosyjskim utrzymywanym przez Niemcy, dlatego że wtedy Białoruś uzyska pomoc niemiecką finansową i Niemcy wejdą na rynek wewnętrzny Białorusi. Ale z drugiej strony zacznie się kształtować naprawdę narodowy, niepodległościowy obóz na Białorusi i to on będzie perspektywiczny, jeżeli chodzi o przyszłość, zwłaszcza wraz ze słabnięciem Rosji. A co do tego, że Rosja będzie słabła, nie mam żadnej wątpliwości i będzie oddawała coraz większe pola swoim sojusznikom w zamian za współdziałanie. Oczywiście możliwe jest też, że Rosja gdzieś jakiś konflikt wywoła. W tej chwili na taki konflikt najbardziej podatna jest Mołdowa, no ale zobaczymy. W Mołdowie trwa walka o przedterminowe wybory i kiedy do nich dojdzie, to i tak nowy rząd bez partii prorosyjskiej nie będzie mógł zostać sformułowany, więc wszystko zależy od tego, czy Rosja wykaże się rozsądkiem Stalina, czy też będzie chciała pożreć za dużo i za szybko. Bo tak naprawdę właśnie imperia umierają na
że tak powiem, problemy trawienne, tak? Chcą za szybko i za dużo. A gdyby wolniej działały, to nie miałoby problemu. W drugim wariancie, gdyby Trumpowi udało się utrzymać przy władzy, no to nie ma chyba żadnej wątpliwości, że przejdzie do wyrównywania rachunków. Z jednej strony z Chinami, i tutaj jest to doskonałe narzędzie, konflikt z Chinami, ponieważ można zawsze Bidena oskarżyć o to, że jest przez Chiny finansowane i porozumienie nie ma z Chinami. A z drugiej strony z Niemcami. Za to dążenie Niemiec do pochłonięcia całej Europy. Więc gdyby Trump utrzymał się na stanowisku prezydenta, to na pewno konflikt z jednej strony amerykańsko-chiński, a z drugiej strony amerykańsko-niemiecki, już teraz wciągający całą Unię, zaostrzy się. No i to oczywiście stawia przed nami problem, co my zrobimy. Czy będziemy dalej udawali, że jesteśmy lojalni wobec Ameryki, a naprawdę będziemy lojalni wobec Niemców, czy też weźmiemy w tym udział i postaramy się skorzystać na zaostrzeniu się stosunków amerykańsko-niemieckich. Wtedy również będzie inna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Możliwe jest zaostrzenie konfliktu amerykańsko-tureckiego, no i dalsza współpraca amerykańsko-izraelska. A co za tym idzie? Utrzymanie tego sojuszu i wzmocnienie go między Izraelem a częścią państw muzułmańskich, tych, które są w orbicie Arabii Saudyjskiej. Więc tutaj się nie zmieni. No i wtedy rzeczywiście możliwe jest zaostrzenie stosunków jeszcze bardziej z Iranem, większe sankcje, ale to oczywiście spowoduje tylko to, że Iran jeszcze bardziej zwiąże się z Chinami i Rosją, ale przede wszystkim oczywiście z Chinami. Na naszym terenie pozostanie Trumpa na stanowisku będzie oznaczało większą współpracę z Ukrainą i to no, tamtejsza elita będzie musiała się zdecydować, czy popiera Trumpa, czy Bidena, bo tak naprawdę dotychczas, zwłaszcza za Poroszenki, tamtejsza elita przede wszystkim związana była z demokratami, więc będą mieli czas na zmianę obozu. Ale najważniejsza jest współpraca wojskowa i tutaj można się spodziewać, że ta współpraca wojskowa amerykańsko-ukraińska zostanie jeszcze bardziej wzmocniona. No i oczywiście w tej sytuacji po obaleniu Łukaszenki również Białorusią zainteresują się Stany Zjednoczone, więc pozostanie Trumpa byłoby dla nas oczywiście bardzo korzystne. Myślę, że jednak nawet gdyby Trump pozostał i będzie tak zaabsorbowany walką z obozem demokratycznym, z tym establishmentem, który chciał go wykołować, że oczywiście mimo tych konfliktów, o których wszystkim mówiłem, to jednak nie będzie w stanie rozwinąć polityki zagranicznej na szeroką skalę. Także rok 2021 będzie przebiegał pod auspicjami tutaj w Europie Niemiec. I w związku z tym myślę, że do buntu, do jakiegoś oporu przeciwko niemieckiej Unii Federalnej w Europie nie dojdzie w roku 2021, tylko w roku 2022, kiedy wszyscy zobaczą, jakie są rezultaty rządów niemieckich i kiedy się wszyscy zorientują, co to oznacza. Jeżeli chodzi zaś o sprawy gospodarcze, no to tak naprawdę operacja covidowa już swoją rolę spełniła i teraz należy się spodziewać, że te pieniądze wpompowane na wiosnę przyszłego roku
spowodują wzrost gospodarczy i odejście od tych wszystkich restrykcji, bo one już, jak już powiedziałem, swoją rolę spełniły. Dalsze ich utrzymywanie oznaczałoby kompletną katastrofę i po prostu nie byłoby co zbierać i kogo z czego okradać. Także to powinno się skończyć, natomiast sprawą zasadniczą jest ekspansja Chin. Ekspansja Chin, które swój przemysł uruchomiły w końcówce roku 2020. No i teraz zobaczymy, czy Unia Europejska da radę się oprzeć. Po pierwsze, wykupowaniu przedsiębiorstw. Istnieje taka dyrektywa z marca, która miała temu przeciwdziałać, ale dyrektywami, a chodzi o konkretną, praktyczną politykę. Czy Unia na przykład ustąpi przed Chinami, ale w zamian za, jak już mówiłem, wejście na rynek chiński, no przede wszystkim Niemiec, rzecz jasna, bo one są tutaj państwem decydującym. Pozostaje kwestia stosunków z Rosją. Na razie wygląda na to, że przyszły rok będzie pod znakiem szorstkiej przyjaźni niemiecko-rosyjskiej. Czyli jeśli by doszło do porozumienia z Chinami, no to Niemcy będą przede wszystkim jako perspektywicznego partnera traktowały Chiny. Natomiast Rosja zejdzie na drugi plan. Także dziękuję Państwu. To była nasza ostatnia audycja w tym roku. Spotykamy się, mam nadzieję, w następnym. Zawsze jakoś to będzie, bo nie byłoby tak, żeby jakoś to nie było. Także nie ma co popadać w minorowe nastroje. Przeżyjemy, a na pewno będzie ciekawie. Dziękuję Państwu i wszystkiego najlepszego.